Nie przejmuję się specjalnie ludźmi, mówi Lech Janerka. To, że nagrywam piosenki, to nie był efekt tego, że oczekiwali tego ludzie. Raczej ja czułem taką potrzebę. Powiedziałeś to parę lat temu wywiad w Rzeczpospolitej, dzisiaj czytałem. Czy to jest świadomość czy arogancja? No wiesz, ja tak myślę, wiesz, dlatego pytam, arogancja, to jest... nawet nie bardzo wiem, co ten termin oznacza, wiesz. Jesteś wyniosły. Bezczelny trochę. Bezczelny, szukam synonimów arogancji, no. Jakoś arogancja z wyniosłością, to mi się... Buńczuczny. Ale dobrze, ty się znasz, no. Nie, ja po prostu zastanawiam na tym słowie? Bardzo. Nie, bo nie interesują cię fani, tak? Odbiorcy. To jest jakaś grupa ludzi, która... Słuchaj, no w momencie, kiedy robię te rzeczy jakieś tam, to robię to, wiesz, dla siebie. To jest, wiesz, transmisja jakichś takich stanów, które akurat mnie dotykają. I wiesz, no na końcu tak się składa, że wiesz, oddaję to wytwórnie, ona tym handluje. Ja w pewnym sensie... Kilkanaście minut temu powiedziałeś, że utwór Paragwaj nie pyknął, czyli interesowałeś się tym, jak go odbiorca przyjmuje. To jest w konflikcie z tym, co mówisz teraz. Słuchaj, jak mi ktoś zaśpiewał fragment Paragwaju, to też to bym próbował, wiesz, też to zaśpiewać. Jakoś okazało się, że nie. No wiesz, po trzeciej płycie zazwyczaj się obrasta w pychę. Mhm. No i to był ten moment, wiesz, kiedy nagrałem dwie płyty Klaus, w ogóle stukałem się w głowę, jak ludzie mówili, że to jest świetne. Nagrałem Historię podwoną, na której uważałem, że są ze dwie, trzy piosenki, które są co najmniej przyzwoite. No i potem nagle przyszedł czas na trochę na pychę, a trochę na taką pewność, że już wiem, jak się sprawy mają. Okazało się, że nie. A czy jest ktoś, bo mówiłeś, że nie przejmujesz się specjalnie ludźmi, a jest dzisiaj na polskiej scenie muzycznej ktoś, kto cię intryguje, ktoś, kto cię przejmuje? Nie wiem, Dawid Podsiadło, polski hip-hop, Sana, Cortez, bracia Kasperczyk, Daria Zawiałow. Nie, mówią ci coś te terminy? To nie wszystkich śledzę. A kto cię intryguje? A większość to jest gipsowy odlew. Falsyfikatu. Ale jest ktoś, kto do ciebie dotarł, do twojego serca? Słuchaj, byłem na takim dziwnym, ja wiem, czy to chyba koncert jednak. Mhm. I tutaj dramat, bo nie pamiętam, umknęło mi nazwisko, ale pani, która w kabarecie Hrabi śpiewa i występuje. No, to nie była Daria Zawiałow, na pewno ani Sana, ani Cortez. Dała taki popis, że w ogóle by, wiesz, no zmiotła mnie. Że super, tak? Super plus. Super plus. Pani z kabaretu Hrabi. Tak. A coś bardziej przystępnego masowym odbiorcom? Ona nie jest masowa? Chyba nie, bo myśmy nie słyszeli. To masą się coś popierdzieliło. Jak no. Nie, no ona jest w ogóle genialna, polecam. I to cię ostatnio urzekło? No to było niewiarygodne, to wstrząsnęło mnie. Rozumiem. Gipsowy odlew falsyfikatu, to jest o Polsce? Ten wyrafinowany... Słuchaj, trochę o mnie, trochę o muzyce, trochę o twórczości polskiej i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy, wiesz, zaczął powstawać szeroko pojęty rock and roll, późne 50., no wiesz, było czyste pole. Właściwie jak ktoś walnął tam coś do rytmu i wiesz, i przyśpiewał, to już był świetny. Potem w momencie, kiedy ja zaczynałem słuchać muzyki, a to była pierwsza, przełom pierwszej i drugiej klasy ogólniaka, w ciągu półrocza wyszła płyta Janis Joplin z zespołem Wielki Brat i spółka akcyjna, co za nazwa, Dorsi, Abbey Road Beatlesów, proszę ciebie, Are You Experienced, Hendrixa, King Crimson i sekundę później pierwszy balon Led Zeppelin. No więc wszystkie te rzeczy były, wiesz, ja nie wiedziałem, że to jest wielkie, ale to mną wstrząsało.